Unia Europejska nadużywa retoryki demokratycznej aż do przesady. Ale kiedy przyjrzymy się instytucjom Unii Europejskiej, organom władzy, to widzimy, że właściwie tylko jedna ma legitymację demokratyczną, która znaczy pochodzi z powszechnego głosowania, Parlament Europejski, ale on akurat nie ma żadnej władzy. Tam parlamentarzysta europejski może wygłosić gniewne dwuminutowe przemówienie. To jest oczywiście ważna kompetencja, ale no co można powiedzieć w ciągu 2 minut? Precz, niech żyje, prawda? I tyle, no i to... Wiele tam się nie da wypowiedzieć. No można oczywiście uchwalać rezolucje przeciwko lodowcom, przeciwko trzęsieniom ziemi i tak dalej. No z jakim skutkiem to wiemy, ale to jest jedyny organ Unii Europejskiej, który ma legitymację demokratyczną, podczas kiedy inne, te, które mają rzeczywistą władzę, mają uprawnienia decyzyjne, mam na myśli Komisję Europejską, żadnych głosowań nad komisarzami się nie urządza. Oni są dokooptowywani do Komisji Europejskiej, czyli organu władzy wykonawczej Unii Europejskiej. Organ władzy ustawodawczej Unii Europejskiej, czyli Rada Europejska, też żadnych głosowań nie ma. Członkowie Rady Europejskiej są dokooptowywani. To pan Donald Tusk jest przewodniczącym, ma bardzo ważne uprawnienia, dwa, może otwierać i zamykać posiedzenia, bardzo ważne uprawnienia. No i wreszcie organ władzy sądowniczej Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, tak samo nie ma żadnych głosowań nad sędziami, sędziowie są dokooptowywani, więc widzimy, że Unia Europejska nadużywa retoryki demokratycznej, wmawia nam, że demokracja tu jest najlepszym tu sposobem, urządza jakieś inkwizycje nad Polską, czy tu demokracja nie jest zagrożona i tak dalej, ale u siebie to nie stosują tej demokracji tam przesadnie. Widać, że wiedzą, co jest dobre, prawda? Wiedzą, co dobre, a to tylko to słusznie, bo najgorzej jest uwierzyć we własną propagandę, proszę Państwa. Naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my!